Podczas grudniowego posiedzenia Rady Miejskiej zatwierdzono budżet miasta na 2021 rok. Mamy tutaj 500 000 000 wydatków i prawie tyle samo po stronie dochodów, zatem jest to dosyć duża kwota pieniędzy, która zostanie przeznaczona tutaj na naszą wspólnotę samorządową. Oczywiście te pieniądze zaspokoją wszelkiego rodzaju potrzeby związane z normalnym funkcjonowaniem miasta. Wśród licznych wydatków 57 milionów złotych specjalnego znaczenia. To środki przeznaczone na inwestycje. Te inwestycje to w głównej mierze zakup nowych autobusów zasilanych gazem CNG. Tutaj praktycznie większość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na ten cel i takich autobusów w tym roku po naszych ulicach będzie w sumie jeździło 19, zatem bardzo duża część nowego taboru właśnie zostanie tutaj skierowana do naszej spółki PGK i będzie ona, że tak powiem, wypełniała tą misję związaną z komunikacją miejską. Oprócz tego mniejsze lub większe prace budowlane na suwalskich ulicach. Mamy już wykonawcę, który wybuduje kolejny odcinek trasy wschodniej, czyli połączenie ulicy Wylotowej z ulicą Północną. Chcemy przebudować rondo na uzbiegu ulic Bulwarowej, Emil Plater i Sikorskiego. Chcemy wybudować rondo uzbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zarzecze. Chcemy również wykonać inne mniejsze bądź większe inwestycje. Te większe to chociażby remont zaplecza basenu i samego basenu w szkole podstawowej numer 10. We właśnie rozpoczętym roku powstanie też sporo dokumentacji planistycznej. Najważniejszym dokumentem będzie strategia rozwoju miasta obejmująca okres do 2030 roku. Prace nad dokumentem trwają już od kilku miesięcy. W tym roku zostanie przyjęty program rozwoju przedsiębiorczości na kolejne lata. Również w tym roku zostaną opracowane i przyjęte trzy bardzo ważne strategie. Będzie to strategia rozwoju kultury, strategia promocji naszego miasta i strategia oświaty. Zatem bardzo duże dokumenty i dokumenty, nad którymi będzie pracował nowy zastępca prezydenta SUWO, który już w urzędzie jest i pracuje od 1 stycznia. Wszystkie te dokumenty mogą zdecydowanie pomóc miastu w pozyskiwaniu środków europejskich zapisanych w tzw. nowej perspektywie.